Kim jest czerwony kanibal, który porwał Timiego? Jaki związek z tą sprawą ma jego rodzina? Dlaczego regularnie rozbijał samoloty i porywał dzieci? Wszystko wam dzisiaj wyjaśnię, będę wdzięczny za polubienie tego filmu. A jeżeli lubisz gry survivalowe, to zasubskrybuj po więcej. Zacznijmy od początku. Tak zwany czerwony kanibal to tak naprawdę Dr. Cross. Nazwa czerwony kanibal wzięła się ze starszych wersji gry, gdzie nie było jeszcze skończonej fabuły. A Timmy był porywany przez zwykłego kanibala. Przypomnę, że nagrywałem kiedyś film o starszej wersji DeForesta, a nawet podawałem link do jej pobrania. Jak chcecie obejrzeć, to link do filmu znajdziecie w opisie. Zanim powiem, kim jest Dr. Cross i dlaczego w ogóle nazywam go doktorem, najpierw chciałbym poruszyć temat czerwonego koloru jego skóry. Tak naprawdę to zwykła skóra pomalowana za pomocą farby. Dzięki temu zabiegowi doktor nie obawiał się kanibali grasujących po wyspie. Są oni tak zaprogramowani, że uznają czerwonego człowieka za boga. Gdy w grze pomalujemy się na czerwono i podejdziemy do kanibala, zauważymy, że ten klęknie przed nami i zacznie nucić melodię. Dlaczego tak się dzieje? Tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie łączą się ze sobą fakty. Wyjaśnienia są dwa. Kanibale są prymitywne, a nie codzienne sytuacje jak czerwona skóra tłumaczą jako boskie zjawisko, albo zostały tak zaprogramowane przez naukowców z tajnego laboratorium Sahary. Ma to duże znaczenie, ponieważ to właśnie Dr. Cross był dyrektorem tego laboratorium. Sahara jest ukryta pod ziemią, a wejście znajduje się na dnie leja krasowego. Aby się tam dostać, czeka nas sporo nurkowania, a także kanibali i mutantów zamieszkujących ten obszar. Dlaczego doktorowi Crossowi tak bardzo zależało, żeby ich badania nie wyszły na światło dzienne? Firma zajmowała się eksperymentami genetycznymi na ludziach. Co ciekawe, w laboratorium znajdowały się tylko pokoje dziecięce oraz inkubatory dla noworodków. Moja teoria jest taka, że dzieci wykazywały większą odporność na zmiany genetyczne. No, może poza Johnem. A chodzące po wyspie kanibale i mutanty to wynik nieudanych eksperymentów na dorosłych ludziach. Ale dlaczego na początku filmu powiedziałem, że rodzina czerwonego kanibala jest w to zamieszana? Ponieważ jego córka również znajduje się na wyspie. W biurze doktora Crossa znajdziemy zdjęcia Megan oraz maile od jego żony, w których pisze, że chce odzyskać córkę i się z nim rozwieść. Na biurku znajdziemy kolejnego maila, w którym jest napisane: wierzymy, że urządzenie jest w stanie ściągnąć samolot na ziemię. Chodzi o wielki artefakt w centrum dowodzenia, dzięki któremu Dr. Cross pozyskiwał dzieci do eksperymentów. Miał nawet informacje o imionach i wieku dzieci lecących najbliższym samolotem. Co ciekawe, pod drukarką można znaleźć zabrudzoną kartkę z odpowiedzią od Sahary. Proszę, wysyłaj mi bieżące wyniki obserwacji. Niech Bóg cię błogosławi. Co jest dowodem, że Sahara wiedziała o eksperymentach prowadzonych na wyspie. Dlaczego w takim razie doktor przyprowadził swoją córkę do takiego miejsca? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli jednak prześledzimy kasety wideo, to na jednej z nich zobaczymy mutanty, które uwalniają się z klatek i atakują ludzi. Możliwe, że w ten sposób zginęła Megan, a doktor chciał przywrócić ją do życia i w tym celu potrzebował właśnie tak, Timiego. Megan wróciła do życia, jednak nie wszystko wyszło zgodnie z planem doktora. Dziewczynka żyła, ale nie była w 100% sobą. Po części zachowywała się jak normalne dziecko, bawiące się z zabawkami, umazane we krwi od stóp po głowę. Oczywiście w krwi swojego ojca, którego zabiła przy pomocy ołówku. Dr. Cross zmarł w laboratorium w swoim własnym gabinecie, tuż obok dzieła swojego życia, które miało przywracać ludzi do życia. Córka doktora zabiła go w przeciągu kilku dni po rozbiciu samolotu na wyspie. Wnioskuje to po tym, że w grze możemy spotkać żywego doktora Crossa w trzech sytuacjach. Na początku gry, gdy porywa Timiego, wchodzącego do jachtu, stojącego na wysokim wzgórzu. Co ciekawe, doktor będzie stał i przypatrywał się nam tak długo, aż nie zaczniemy iść w jego kierunku. Wtedy zacznie biec w stronę lasu. Nieopodal tego miejsca znajdujemy wiadra z czerwoną farbą, którą się malował. Ale dlaczego córka zabiła własnego ojca, który zabijał, żeby przywrócić jej życie? Najprawdopodobniej nienawidziła go za jego nieetyczne eksperymenty.
Zabijając go, nie była do końca świadoma tego, co robi, ale jeżeli spojrzysz na jej rysunki, to można zauważyć, że przedstawiają jej ojca jako złą czerwoną postać z groźną miną. Niezależnie od intencji, doktora Crossa stworzył ze swojej córki potwora. Jakby na to nie patrzeć, my to samo zrobiliśmy z Timmy. Mutacja próbowała zaatakować organizm Miego, tak jak atakowała organizm Megan. Na szczęście po przytuleniu syna drgawki ustały, a ten odzyskał nad sobą kontrolę. Problem eksperymentów doktora Crossa jednak ciągnie się dalej. W zakończeniu widzimy kilka lat starszego Timmy'ego, który dalej ma problemy z atakami mutacji. Jego pokój jest pełen notatek, dokumentów i mapy z tajemniczym podpisem Site 2. Miała to być mapa drugiej części gry, która wychodzi 23 lutego 2023 roku. W trailerach nadchodzącej produkcji twórcy dali dyskretnie znać graczom, że Timmy wraz z ojcem pojawią się w grze. Na jednej ze scen widzimy walkę z wielkim mutantem, faceta, który krzyczy: "Padnij, synu", po czym strzela z shotgun. Get down, son! Przez ułamek sekundy padający facet patrzy się w naszym kierunku. Możemy dostrzec bliznę na jego twarzy, która zgadza się z tą, którą ma na sobie Timmy. Tylko skąd wzięła się ta wyspa i czego oni tam szukają? Na Steam jest już dodany opis gry. Możemy z niego przeczytać, że zostałeś wysłany, żeby odnaleźć zaginionego miliardera na bezludnej wyspie. Tym zaginionym miliarderem może być Eric LeBlanc, czyli tata Timmy'ego, który wyruszył z synem na tajemniczą wyspę podpisaną jako Site 2. Niektórzy gracze uważają, że Eric dorobił się miliardów na sprzedaży książki, którą napisał po powrocie z pierwszej wyspy kanibali. Patrząc na dojrzałego Timmy'ego, dużo graczy myślało, że to właśnie nim zagramy w drugiej odsłonie. Twórcy jednak temu zaprzeczyli, nowy bohater będzie postacią niewystępującą w pierwszej części gry, jednak w sprawę ponownie jest zamieszana Sahara. Po włączeniu traileru w rozdzielczości 2K można zauważyć napis Sahara na helikopterze. Można przypuszczać, że bohater jest jednym z antyterrorystów lecących na wyspę. Jak zakończy się sprawa szalonych eksperymentów Sahary, czego szukali Eric i Timmy na Site 2? Dowiemy się tego już wkrótce po premierze gry, dlatego już teraz zasubskrybuj kanał, polub film, jeżeli się podobał, i zapraszam do obejrzenia innych materiałów.